piękny gol Felicio Brown Forbesa i nie mniej cudne uderzenie z rzutu wolnego Iwiego Lopeza. Do tego Aaron Johansson wita się z Ekstraklasą. Krzysztof Sendecki, zapraszam na top momenty 18 kolejki. Z każdego meczu wybieramy po jednej akcji i zaczynamy. Znakomicie spisujący się tego dnia autor dwóch goli, Filip Mladenowicz, dogrywa piłkę do Bartosza Kapustki. Świetne przyjęcie, przełożenie piłki na lewą nogę i strzał! Legia Warszawa w tym momencie prowadzi z Wisłą Płock już 2-0. Całe spotkanie wygrywa 5-2. Popatrzmy raz jeszcze, jak znakomicie zachował się w polu karnym Kapustka. On i jego koledzy z drużyny wracają na pierwsze miejsce w tabeli, a ekipa z Płocka przegrywa po serii czterech kolejnych zwycięstw. Legia liderem, na drugie miejsce spada Pogoń Szczecin, bo w Krakowie takie gole strzela Felicio Brown Forbes. Dante Stypica tym razem zupełnie bezradny. Napastnik Wisły zalicza w tym spotkaniu także asystę, a Biała Gwiazda pokonuje Portowców 2-1. Zobaczmy tę bramkę raz jeszcze, bo naprawdę warto. Warto też było nie przegapić tego rzutu wolnego. Iwi Lopez! Ależ gol! Hiszpan odwraca losy meczu. Raków Częstochowa doprowadza do remisu w wyjazdowym starciu z Zagłębiem w Lubinie, a ostatecznie pokonuje Miedziowych 2-1. To pierwszy triumf Rakowa po trzech kolejnych porażkach. W Poznaniu w starciu Lecha ze Śląskiem długo goli nie było, aż wreszcie Jan Sykora dośrodkowuje, a piłkę głową do siatki pakuje Aaron Johansson. Amerykanin o islandzkich korzeniach to nowy nabytek kolejorza. Debiut w Lechu zalicza wymarzony, a ekipa z Poznania przerywa seria 6 ligowych meczów bez zwycięstwa. Pokonuje Śląsk Wrocław 1-0. Flavio Show w Gdańsku. Portugalczyk najpierw notuje asystę, a w taki sposób strzela też gola, dobijając uderzenie obronione przez Martina Chudego. Lechia bez problemów ogrywa Górnika Zabrze 2-0 i awansuje na 5. miejsce w tabeli, tuż za drużyną ze Śląska. Dla Flavio to 8. bramka w sezonie. Debiutanckiego gola w Ekstraklasie zalicza natomiast Bartłomiej Wdowik, który tak jak Flavio znalazł się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie oraz dobija piłkę po interwencji bramkarza. Dzięki temu trafieniu Jagiellonia Białystok wywozi z Bielska Białej punkt. Jaga remisuje z Podbeskidziem 1-1. Remis także w Mielcu, chociaż gdyby ten firmowy strzał Petteriego Forsella zmieścił się pod poprzeczką, mielibyśmy kolejnego pięknego gola Fina. Piłka zatrzymała się jednak na poprzeczce i Stal Krakowia 0-0. Jesteśmy jeszcze w Gliwicach, a tu błąd Jakuba Czerwińskiego. Piłkę przejmuje rozgrywający 389 mecz w Ekstraklasie Łukasz Trałka. Kilkadziesiąt metrów biegu, podanie do Mateusza Kuzimskiego, a napastnik Warty Poznań nie marnuje sytuacji sam na sam. Beniaminek wygrywa z Piastem w Gliwicach 1-0. W tabeli Ekstraklasy na prowadzenie wróciła Legia Warszawa, na drugim miejscu Pogoń Szczecin, na trzeciej pozycji Raków Częstochowa, na dnie jak na razie Stal Mielec, ale zespół z Podkarpacia ma do rozegrania zaległe spotkanie z Wisłą Płock. To jednak między 19 a 20 kolejką, a wcześniej 19 serii gier, piątek derby Poznania. W sobotę starcia Jagiellonii z Piastem czy Górnika z Legią, zakończenie kolejki tym razem w niedzielę.